Od lipca rodziny mają prawo do świadczenia 500+ na pierwsze dziecko, niezależnie od statusu materialnego. W pierwszym miesiącu naboru wnioski przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną. Nabór w wersji papierowej rozpocznie się dopiero w sierpniu, ale świadczenie, niezależnie od sposobu wnioskowania, będzie przysługiwało od 1 lipca. Tylko w pierwszym półroczu bieżącego roku suwalski MOPR wypłacił świadczenia na rzecz 8,5 tysiąca dzieci. W drugim półroczu tych pieniędzy będzie więcej, bo według szacunków dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przybędzie 5,5 tysiąca dzieci uprawnionych do świadczenia. Do środy, do godziny 10, ośrodek otrzymał już 1,5 tysiąca wniosków. To, jak bardzo zmieniają się warunki egzystencji dzieci, widać głównie w przedsiębiorstwie gospodarki odpadami. Takiej sterty mebli nigdy wcześniej tu nie było, mówią pracownicy. Jak poinformował nas dyrektor MOPR-u Leszek Lewoc, rekordowa wypłata z tytułu świadczenia 500+ i innych świadczeń socjalnych wynosi w Suwałkach ponad 11 tysięcy złotych miesięcznie.